Elvis Manu niedawno spadł ze swoją ekipą Groningen do Erste Divisie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, jednak jest to szósty spadek tego piłkarza w przeciągu siedmiu lat. Wszyscy doskonale pamiętamy tego zawodnika z zagrania ręką w ostatniej akcji meczu, po której był rzut i Wisła Poz wygrała dzięki temu spotkanie. Pechowa seria zaczęła się od spadku z holenderskim Go Ahead Eagles. Później Elvis Manu dwukrotnie pożegnał się z turecką Ekstraklasą. Najpierw w lidze nie utrzymał się z drużyną Genczel Ligi, a następnie spadł z Akisaru Beledy Do swojej kolekcji Manu dołożył także chińskie Renne, w 2022 roku zajęty spadek z Wisłą Kraków. Po rozstaniu z krakowskim klubem Manu trafił do bułgarskiego Botewu Płowdiv. Tam prezentował się znakomicie i jesienią zdobył 7 goli w 14 meczach. Dzięki temu zapracował zimą na transfer do holenderskiej ekipy Groningen. Okazało się jednak, że po zmianie barw znów zaczął 29-latkowie i słabo. W 10 spotkaniach nie strzelił nawet ani jednej bramki.